Serdecznie witam na kanale Matspod. W tym odcinku będziemy mówić o rozwiązywaniu równań wymiernych i to będzie część pierwsza tego tematu. Moim pierwszym przykładem jest takie coś. X odjąć 3 w liczniku, x dodać 5 w mianowniku i to wszystko ma się równać 0. Takie równanie wymierne zaczynamy obowiązkowo od tego, że musimy zrobić założenia. Mianownik w matematyce nigdy nie może być równy 0, zatem moim założeniem w tym przykładzie. Będzie to, że x plus 5 nie może być równy 0. Ten mianownik nie może być równy 0. Przenoszę piątkę na drugą stronę i dostaję, że x nie może być równy minus 5. Zapisuję moje założenie w ten sposób, że x może być dowolną liczbą rzeczywistą, ale nie liczbą 5. To są założenia i to jest taka dziedzina tego równania wymiernego. I teraz w tych równaniach wymiernych, jeżeli tylko mamy 0 po tej stronie, to robimy tak, że mnożymy wszystko razy mianownik, który mamy tutaj na dole, czyli mnożymy razy x plus 5 i to mnożenie x plus 5 ja sobie zapiszę tutaj niżej. Mam przygotowany ten ułamek, który był wyżej. Tutaj zrobiłem sobie miejsce u góry, bo jak mnożę razy taki nawias, to na ułamku ten nawias idzie mi tutaj do góry, do licznika, czyli tutaj musiałbym dopisać x plus 5 i to bym musiał pomnożyć razy to wyrażenie. I tak samo po tej stronie, gdzie jest 0, to 0 też by musiał pomnożyć razy to działanie x plus 5. Tak wygląda mnożenie obu stron równania przez nawias x plus 5, i to mnożenie jest tylko po to, żeby to x plus 5 teraz z góry i te x plus 5 z dołu mi się skróciło. I z tego ułamka w efekcie zostaje mi tylko ten licznik x odjąć 3, tyle mi zostaje na lewo od znaku równości, a na prawo od znaku równości 0 pomnożone razy cokolwiek zawsze daje 0. No i w ten oto sposób zrobiło nam się całkiem takie przyjemne równanko, przenosimy teraz trójkę tylko na drugą stronę, wychodzi z tego, że x jest równe 3. No i ten wynik jeszcze sprawdzamy z tą dziedziną, z tymi założeniami, tutaj z założeń wykluczona była liczba minus 5, więc tutaj ta trójka jest ok, tutaj można sobie napisać, że to należy do dziedziny i to jest moje rozwiązanie przykładu A. Przykład B wygląda w ten sposób. Mam po tej stronie 0, więc jest dobrze. Więc zaczynam od tych założeń. Biorę mianownik 2x-1 minus i zapisuję, że ten mianownik nie może być równy 0. Przenoszę jedynkę na drugą stronę. Teraz to jest dodatnia jedynka. No i tu muszę jeszcze podzielić przez 2. Z tego wychodzi po podzieleniu, że x nie może być równy ułamkowi 1 druga. Zatem mamy zapisaną już dziedzinę, że x to może być dowolna liczba rzeczywista, ale nie 1 druga. Przechodzę do działania. Tak samo jak poprzednio mnożę sobie tutaj razy mianownik, czyli 2x minus 1. I ten mianownik tutaj na tym ułamku, który był taki wcześniej, na ułamku w liczniku u góry dopisuję ten nawias 2x minus 1 i to by miało być tutaj mnożone. I tak samo to 0 musi być mnożone razy 2x-1. Efekt będzie podobny jak w przykładzie A. Teraz to co u góry 2x minus 1 i na dole 2x 1 mi się skraca, zostaje mi tylko x plus 1. A to się będzie równać 0 pomnożone razy cokolwiek daje mi zawsze 0. Przenoszę jedynkę na drugą stronę, wychodzi mi, że x równa się minus 1 i to rozwiązanie należy do dziedziny, bo x nie mógł być tylko liczbą 1 druga, więc ta minus jedynka mi pasuje i to jest moje rozwiązanie do przykładu B. I tutaj w tych przykładach a i b to ja to mnożenie tak rozpisywałem dokładnie, ale w efekcie tego całego mnożenia to wszystko wygląda tak, że mianownik nam znika po prostu, a zostaje nam tylko to, co było w liczniku. Jak popatrzymy tutaj na ten przykład, to ten kawałek nam zostaje. Mamy x plus 1 równa się 0, to mamy tutaj w tym miejscu. Mianownik po prostu znika. I tak będziemy robić kolejne przykłady. Przykład C jest taki, no ale zawsze zaczynamy też od założeń. Bierzemy cały mianownik, w tym razem jest to x i w nawiasie x odjąć 2. Cały ten mianownik nie może być równy 0. A to jest tutaj iloczyn, to jest mnożenie. No i mnożenie kiedy wyjdzie równe 0? Mnożenie wyjdzie 0 wtedy, gdy albo ten x, albo ten nawias x-2 minus będzie równe 0. A my nie chcemy, żeby tutaj wyszło 0, to znaczy, że ten x nie może być równy 0 i jeszcze cały ten nawias też nie może być równy 0. Tutaj liczyć już nic nie trzeba, a tutaj dwójkę przenosimy na drugą stronę i dostajemy, że x nie może być równy liczbie 2 dodatniej. Zatem x może być dowolną liczbą rzeczywistą, ale nie 0 i nie 2. W ten sposób sobie to zapisujemy. No i teraz przechodzimy do tego przykładu. Tutaj mnożymy razy mianownik, czyli ten x razy x minus 2. Robimy to już w pamięci. Wiemy, że zostanie nam z tego tylko licznik, bo mianownik się skróci, czyli zostaje x minus 5. A tutaj 0 pomnożone razy to wyrażenie to i tak zawsze będzie 0. Przenosimy tylko piątkę na drugą stronę, wychodzi, że x równa się 5. Patrzymy na dziedzinę. Z dziedziny były wykluczone liczby 0 i 2, zatem ten wynik jest dobry, on należy do dziedziny. Zatem to jest rozwiązanie przykładu C. Przykład D wygląda tak. Zaczynamy od założeń, bierzemy cały ten mianownik x minus 3, x plus 2, to nie może być równe 0. I ponownie tutaj mamy mnożenie, tutaj mamy taki iloczyn, to znaczy, że ten iloczyn nie będzie równy 0 wtedy, gdy ten pierwszy nawias nie będzie równy 0 i ten drugi nawias też nie może być równy 0. Trójkę przenosimy, x nie może być równy 3, z tego wychodzi, a tutaj dwójkę przenosimy i wychodzi, że x nie może być równy minus 2. Zatem x będzie dowolną liczbą rzeczywistą oprócz tych dwóch, ja je napiszę tutaj w kolejności, od najmniejszej do największej, najpierw minus dwójka, a potem trójka. To jest moja dziedzina. Zatem przechodzę do mojego obliczania. Tutaj mnożę wszystko razy mianownik, czyli razy to wszystko, i w efekcie tego ten dół mi się skraca, a zostaje mi tylko to, co było u góry, czyli x i w nawiasie x plus 6. Mianownik się skrócił. A 0 pomnożone razy całe to wyrażenie to i tak jest 0, Dostaję takie coś. I teraz mam tutaj znowu iloczyn, będzie trochę podobnie jak tutaj. Jeżeli mam iloczyn i teraz chcę, żeby z tego wyszło 0, no to 0 mi wyjdzie z tego działania wtedy, gdy albo ten x będzie równy 0, lub gdy ten nawias będzie równy 0. x równe 0 mam obliczone, tutaj szóstkę przerzucam na drugą stronę, wychodzi, że x równa się minus 6. I obydwa te rozwiązania są dobre, obydwa te rozwiązania należą do dziedziny, więc mamy tutaj dwa rozwiązania w tym przykładzie. Przykład e wygląda tak, no i tradycyjnie zaczynamy od założeń, mianownik nie może być równy 0, czyli wyrażenie w nawiasie 6x-3 pomnożone razy w drugim nawiasie x minus 4 to nie może być równe 0. A skoro tak, to ten pierwszy nawias nie może być równy 0, czyli 6x odjąć 3 to nie może być równe 0 i ten drugi nawias x odjąć 4 też nie może być równy 0. Rozwiązujemy. Tutaj trójkę trzeba przenieść na drugą stronę. Będzie 6x nie może być równy liczbie 3. Od razu sobie tutaj podzielę to wszystko przez 3. Wyjdzie mi, że x nie może być równy 3 szóstym, a po skróceniu daje mi to wynik, że x nie może być równy jednej drugiej. To mam z tego. A tutaj mam mniej roboty, wystarczy, że czwórkę sobie przerzucę na drugą stronę i wyjdzie mi, że x nie może być równy 4. Zatem moja dziedzina, czyli x, on może być dowolną liczbą rzeczywistą, ale nie jedną drugą i nie czwórką. Z dziedziny mamy wyrzucone dwie liczby. Przechodzimy w takim razie tutaj do obliczania. Tutaj bym musiał pomnożyć razy te dwa nawiasy, które są w mianowniku, czyli to. I w efekcie tego zostaje mi tak, że ten mianownik mi się skraca, a zostaje mi tylko licznik. Po tej stronie 0 mnożę sobie razy cokolwiek mogę mnożyć i tak mi zawsze wyjdzie 0. Dostaję takie równanie. No i teraz iloczyn takich dwóch nawiasów, on będzie równy 0 wtedy, gdy albo pierwszy nawias będzie równy 0, lub też gdy drugi nawias będzie równy 0. Tutaj rozwiązuję w ten sposób, że jedynkę przerzucam na drugą stronę. Wychodzi mi, że 2x będzie równe minus 1 i dzielę to jeszcze przez liczbę minus 2. Po podzieleniu przez minus 2 wychodzi mi, że x będzie się równać, minus dzielony przez minus daje mi wynik dodatni, a jedynka podzielona przez dwójkę daje mi to ułamek jedna druga. To jest mój pierwszy wynik, a z tego drugiego działania tutaj z tego x odjąć 5 równa się 0, tutaj wystarczy piątkę przenieść na drugą stronę i dostaję z tego, że x równa się 5. Mam zatem dwa rozwiązania, ale tak, tutaj mam taką dziedzinę i w tej dziedzinie mam napisane, że x może być dowolną liczbą, ale nie może być liczbą jedna druga. Jedna druga nie należy do dziedziny, więc tutaj sobie piszemy, że to nie należy do dziedziny i to nie jest rozwiązanie, a jedynym rozwiązaniem to będzie te x równa się 5 bo piątka tutaj w tej dziedzinie jest, piątki nigdzie żeśmy nie wyrzucali, piątka należy do dziedziny i to jest nasze jedyne rozwiązanie, to musimy odrzucić. Odrzucamy. No czasami właśnie tak się będzie działo, że niektóre rozwiązania będziemy musieli wyrzucać ze względu na tą dziedzinę obliczoną wcześniej. Przykład f to jest taki przykład, no to zaczynamy od założeń x kwadrat do 4 to nie może być równe 0. No i tutaj tak się składa, że tutaj mamy x do kwadratu, a tu mamy czwórkę i my sobie zauważamy, że ta czwórka to jest inaczej 2 do kwadratu. No i coś, co jest z reguły nielubiane, tutaj jest wzór skróconego mnożenia, to jest wzór taki na różnicę kwadratów, taki wzór. Mamy a kwadrat minus b kwadrat, u nas to jest x kwadrat minus 2 kwadrat. I dzięki temu wzorowi takie wyrażenie możemy zamienić na takie dwa nawiasy. W pierwszym nawiasie zapiszemy to, co jest tutaj, x minus 2, bez tych kwadratów, a w drugim nawiasie ma być to samo, tylko że z plusem, więc napiszemy to, co tutaj, ale z plusem x plus 2 i to nie może być równe 0. A zatem pierwszy nawias x minus 2 nie może być równy 0 i z tego wychodzi, że x nie może być równy liczbie 2 po przeniesieniu, a z tego mi wychodzi, że x plus 2 nie może być równe 0. I po przeniesieniu tej dwójki, dostaję, że x nie może być równy liczbie minus 2. Zatem moja dziedzina, moje założenia to będzie tak, że x należy do zbioru liczb rzeczywistych, czyli jest dowolną liczbą, ale oprócz minus dwójki i oprócz dwójki mam dziedzinę, w takim razie przechodzę do rozwiązywania przykładu. Tutaj wyrzucam ten mianownik w efekcie tego mnożenia i zostaje mi tylko to, co jest w liczniku, czyli 3x plus 6 w pierwszym nawiasie x minus 2 w drugim nawiasie i to się równa 0. Tyle wychodzi po usunięciu mianownika, i teraz kiedy iloczyn, który jest tutaj, będzie równy 0. Ano, wtedy, gdy pierwszy nawias będzie równy 0 lub drugi nawias będzie równy 0. Szóstkę przerzucę na drugą stronę, zmieniam znak i dzielę przez liczbę stojącą przy x, czyli przez 3, wychodzi, że x będzie się równać ujemny wynik, a 6 przez 3 to jest 2. To jest moje pierwsze rozwiązanie. A drugie rozwiązanie to będzie z tego. Tutaj dwójkę przerzucam na drugą stronę i dostaję, że x równa się 2. No i to są rozwiązania, ale jeszcze takie niepewne, bo ja to muszę sprawdzić z dziedziną i okazuje się tak, że to pierwsze rozwiązanie, x minus 2, minus dwójka nie ma tej liczby w dziedzinie. Minus dwójka nie należy do dziedziny, więc to rozwiązanie odrzucamy. A x równa się 2, dwójka też nie należy do dziedziny. Tą liczbę też żeśmy wyrzucili, to znaczy, że to nie należy do dziedziny i to też odrzucamy. Zatem ostatecznie tutaj jest brak rozwiązań. Można też napisać, że x należy do zbioru pustego. Przykład g wygląda w ten sposób. Zaczynamy tradycyjnie od założeń. x kwadrat minus 1 nie może być równe 0. A jedynka to jest to samo co jedynka do kwadratu, więc tu mamy ponownie wzór skróconego mnożenia, wzór na różnicę kwadratów i ten wzór działał tak, że tutaj zapisujemy to, co było w tym miejscu, ale bez tych kwadratów w pierwszym nawiasie, czyli x minus 1, a w drugim nawiasie zapisujemy to samo co tu, ale z plusem i to nie może być równe 0. To nie będzie 0 wtedy, gdy to, co w tym pierwszym nawiasie nie będzie 0 i gdy to, co w tym drugim nawiasie nie będzie 0. Zatem tutaj x nie może być jedynką, a tutaj x nie może być minus jedynką, zatem x należy do zbioru liczb rzeczywistych, oprócz liczby minus 1 i 1. To są moje założenia, przechodzę do rozwiązywania przykładu, wyrzucam sobie tutaj po prostu mianownik, przepisuję to co u góry i to się ma równać 0. Mamy tutaj w tym przykładzie dwa mnożenia i wychodzi na to, że trzy kawałki moglibyśmy przyrównywać do 0, ale pierwsze przyrównywanie do zera, 5 równa się 0, piątka nie może być równa 0, więc ta piątka w ogóle tutaj nie ma żadnego znaczenia. Do obliczeń tego przykładu będą istotne te nawiasy, czyli x plus 2 przyrównujemy do 0 i opcja druga, x minus 1 równa się 0. Przenosimy dwójkę, wychodzi, że x może być równe minus 2, a tutaj przenosimy jedynkę i wychodzi, że x równa się 1. I rozwiązanie pierwsze minus 2 to jest dobre rozwiązanie, a rozwiązanie drugie musimy odrzucić, ono nie należy do dziedziny, ponieważ tutaj w dziedzinie 1 żeśmy wyrzucili, zatem to nie jest rozwiązanie. To jest tylko jedno rozwiązanie w tym przykładzie. W przykładzie h mamy takie coś, zaczynamy od założeń, x kwadrat minus 6x to nie może być równe 0. I mamy tutaj x kwadrat, ale nie będzie to wzór skróconego mnożenia, ponieważ tutaj mamy niefajną szóstkę, no i mamy jeszcze x. Tutaj robimy coś innego. Tutaj możemy x wyłączyć przed nawias. Wyłączam tutaj x przed nawias. Wtedy w tym nawiasie x do kwadratu to jest x razy x. Więc skoro jednego x ja zabrałem przed nawias, to z tego jeden x mi jeszcze zostaje. Zostaje znak minus i zostaje jeszcze liczba 6, bo z tego kawałka x zabrałem tutaj przed nawias. Dostaje takie coś, to nie może być równe 0. Mnożenie mamy w tym miejscu, zatem x nie może być równy 0. I jeszcze cały ten nawias x odjąć 6 też nie może być równy 0. Tu nie ma co liczyć, tutaj tylko szóstkę przerzucamy na drugą stronę i wychodzi, że x nie może być równy 0 i x nie może być równy 6. Zatem ze zbioru liczb rzeczywistych musimy wyrzucić 0 i 6. To są moje założenia, x nie może być 0 ani szóstką. Przechodzę tutaj do przykładu, wyrzucam ten mianownik, zapisuję to co było u góry, czyli x, a w nawiasie x odjąć 2 i to się równa 0. Tu jest mnożenie, więc wynik mnożenia będzie równy 0 wtedy, gdy albo ten kawałek, czyli x będzie równy 0, lub też druga opcja x-2 będzie równe 0. Tutaj przepisuję, bo nie ma co liczyć, tutaj dwójkę przenoszę, wychodzi, że x równa się 2. I mam teoretycznie dwa rozwiązania, ale pierwsze rozwiązanie x równa się 0 to nie należy do dziedziny, tutaj 0 wyrzuciliśmy, więc tutaj rozwiązania z tego nie ma, to nie należy do dziedziny, a to rozwiązanie jest dobre, x równa się 2 to należy do dziedziny i to jest rozwiązanie naszego przykładu h. Kolejny przykład, przykład i, zaczynamy ponownie od założeń x kwadrat minus 9 to nie może być równe 0. A ja sobie napiszę nie x kwadrat minus 9, tylko napiszę od razu, że to jest x kwadrat minus 3 do kwadratu, bo ta liczba 9 to jest właśnie 3 do kwadratu i mam tutaj różnicę odejmowanie dwóch kwadratów, czyli to jest wzór skróconego mnożenia. Ten wzór działa tak, że opuszczamy sobie te kwadraty i wpisujemy x minus 3, czyli to, co było tutaj bez tych kwadratów, do pierwszego nawiasu, a do drugiego nawiasu to samo, co tutaj, ale z plusem. To nie może być równe 0, zatem x minus 3 nie może być równe 0 i x plus 3 też nie może być równe 0, czyli x nie może być równy liczbie 3 po przeniesieniu tej trójki i x nie może być równy liczbie minus 3 po przeniesieniu tej trójki. Zatem x może być dowolną liczbą rzeczywistą oprócz minus trójki i trójki. To jest moje założenie. Wracam do przykładu. Mianownik sobie wyrzucam, zapisuję to co u góry, czyli x w nawiasie x plus 1, w drugim nawiasie x plus 3. I to przyrównuję do zera. Jest tutaj iloczyn, ale teraz iloczyn składa się z trzech czynników. Na wszystkie trzy musimy spojrzeć. Pierwsza część to x, ten x może być równy 0, to jest moja pierwsza sytuacja, która mi pasuje. Druga sytuacja to będzie ten nawias x plus 1 równa się 0 i trzecia sytuacja x plus 3 równa się 0. W każdym z tych trzech przypadków wynik z tego mnożenia wyszedłby nam równy 0. Tutaj nie ma co liczyć, x jest równy 0. Tutaj 1 przenoszę, wychodzi, że x równa się minus 1, a tutaj trójkę przerzucam i wychodzi, że x równa się minus 3. No i teraz patrzę, pierwsze rozwiązanie x równa się 0, to należy do dziedziny, więc to jest ok, to jest rozwiązanie. x minus 1 też należy do dziedziny, więc to też jest rozwiązanie. A ten ostatni wynik x równa się minus 3, on nie należy do dziedziny, więc to musimy wyrzucić, to nie jest rozwiązaniem. Więc w tym przykładzie i mamy dwa wyniki. Przykład j wygląda tak. Bierzemy sobie mianownik w takim razie i zakładamy, że ten mianownik nie może być równy 0. To jest x kwadrat plus 6 i x plus 9. To nie może być równe 0. No i skoro mam dziewiątkę, tak jak w jednym chyba z poprzednich przykładów to już było, dziewiątka to jest 3 do kwadratu. To nie może być równe 0. I po co ja tą dziewiątkę tutaj tak zapisuję? Ano po to, że to będzie teraz kolejny wzór skróconego mnożenia. To będzie jeden z tych dwóch wzorów. One są bardzo podobne. To jest ten górny wzór na kwadrat sumy. I działamy w tą stronę. My mamy właśnie takie wyrażenie a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. U nas to jest x kwadrat plus 6x plus 3 do kwadratu. I dzięki temu wzorowi tutaj u góry z takiego wyrażenia, w którym mamy x kwadrat na początku, mamy trójkę kwadrat na końcu. Ten środek sobie jeszcze sprawdzimy, ale jeśli mamy takie dwa kwadraty, jeden na początku, jeden na końcu, to dzięki temu możemy do nawiasu wpisać to, co było na początku, ale bez kwadratu, czyli x, daje się znak stąd, jeśli tutaj jest plus, to w nawiasie też jest plus, i potem się daje tą trójkę też bez kwadratu, za to te kwadraty wychodzą tutaj za nawias. Takie działanie by nam z tego wyszło i to nie powinno być równe 0. Mówiłem jeszcze o tym środku, no ten środek jeszcze trzeba sprawdzić, sprawdzamy to tak, mnożymy x razy 3, to jest 3x. I te 3x, jak się podwoi, to powinno wyjść tyle. I tutaj tak wychodzi, więc jest wszystko ok. To jest właśnie sprawdzenie. Ten iloczyn podwojony powinien dać to środkowe wyrażenie. Zatem mamy to w postaci takiego nawiasu podniesionego do kwadratu, ale jakieś wyrażenie podniesione do kwadratu da nam wynik 0 wtedy, gdy to wyrażenie w środku. Tylko wtedy, gdy to wyrażenie w środku będzie równe 0. Więc ten kwadrat sobie tutaj, tak jakby, wyrzucamy. I piszemy to, co było w nawiasie, że to nie może być równe 0. Przenosimy trójkę na drugą stronę i wychodzi, że x nie może być równy liczbie minus 3. Zatem dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste oprócz liczby minus 3. I możemy wrócić już do przykładu. Ten mianownik wyrzucamy, zapisujemy to, co było u góry x kwadrat minus. Ja nie napiszę dziewiątki, napiszę 3 do kwadratu i to się będzie równało 0. Mianownik wyrzucony, dziewiątka zamieniona na 3 do kwadratu, dlatego, że to jest ten poprzedni wzór na różnicę kwadratów i on działał tak, że zapisywało się w pierwszym nawiasie to, co jest tutaj, bez tych dwóch kwadratów, czyli x odjąć 3. W drugim nawiasie to samo, ale z plusem i to się równa 0. A taki iloczyn, bo tu jest mnożenie, będzie równy 0 wtedy, gdy pierwszy nawias będzie równy 0 lub drugi nawias będzie równy 0. Tutaj wychodzi, że x będzie równy 3 po przeniesieniu trójki. Tutaj wychodzi, że x będzie równy minus 3. No i mam dwa rozwiązania, ale jedno z nich do dziedziny należy, drugie nie. To pierwsze działanie należy do dziedziny i to jest rozwiązanie w tym przykładzie. A to działanie nie należy do dziedziny i to nie jest rozwiązanie w tym przykładzie. Mamy rozwiązanie w tym przykładzie, że x równa się 3. To jest jedno, jedyne rozwiązanie. Przedostatni przykład k. On wygląda w ten sposób. No to zaczynamy od założeń. x kwadrat plus 16 to nie może być równe 0. I tutaj chciałoby się napisać, że to będzie x kwadrat plus 4 do kwadratu i to się nie może równać 0, bo 16 to jest 4 do kwadratu. Tak by się wydawało, że tak będzie, że to będzie ten wzór skróconego mnożenia. No ale niestety ten wzór skróconego mnożenia, on działa tylko wtedy, jeżeli tutaj jest minus. Jeżeli tutaj jest plus, no to nie ma tutaj wzoru skróconego mnożenia. Tego nie robimy w ten sposób. Można na to spojrzeć tak, no x do kwadratu, gdybyśmy przenieśli tą szesnastkę na drugą stronę, to byśmy dostali coś takiego. x do kwadratu nie może być równy liczbie minus 16. No ale jak popatrzymy x do kwadratu, dowolna liczba podniesiona do kwadratu, ona nigdy nie wychodzi ujemna. Tutaj nie możemy z tego dostać wyniku ujemnego, więc takie coś jest prawdziwe zawsze. Ten wynik z tego x do kwadratu Zawsze jest liczbą dodatnią albo liczbą 0 ewentualnie, ale nigdy to nie będzie liczba minus 16. Zatem tutaj założenia są takie, że x może być dowolną liczbą rzeczywistą, po prostu ten mianownik nigdy nie wyjdzie 0. Obliczamy w takim razie, mianownik wyrzucamy, bierzemy tylko ten licznik z góry i przyrównujemy go do 0. Tu jest mnożenie, więc wynik z takiego mnożenia tych dwóch nawiasów, co prawda jeden z kwadratem, ale to nic nie zmienia, wynik z mnożenia tych dwóch nawiasów będzie równy 0 wtedy, gdy pierwszy nawias będzie się równać 0 lub ten drugi nawias podniesiony do kwadratu będzie się równać 0. Tutaj jedynkę przerzucamy na drugą stronę, wychodzi, że x równa się 1. A tutaj, skoro ja mam porównać kwadrat czegoś, jakiegoś wyrażenia, że to ma być równe 0, no to kiedy, gdy będziemy coś potęgować do drugiej potęgi, otrzymamy wynik 0. Ano tylko wtedy, gdy ten środek tutaj z nawiasu będzie 0 to x plus 2 po prostu musi być równe 0. Ten kwadrat wyrzucamy, przenosimy dwójkę na drugą stronę, dostajemy, że x równa się minus 2 i obydwa te wyniki należą do dziedziny, zatem obydwa to są rozwiązania tego przykładu. To należy do dziedziny, bo dziedziną jest cały zbiór liczb rzeczywistych i to też należy do dziedziny. Mamy dwa rozwiązania w tym przykładzie K. I ostatni przykład z tego filmu, przykład L, on wygląda w ten sposób. Zaczynamy od założeń, te dwa nawiasy x plus 4, x minus 1 to nie może być równe 0, czyli nasz mianownik nie może być równy 0. Iloczyn takich dwóch nawiasów nie będzie równy 0, gdy to, co jest w tym pierwszym nawiasie, nie będzie równe 0. I gdy to, co jest w tym drugim nawiasie, nie będzie równe 0. Przenosimy czwórkę dostajemy, że x nie może być równy liczbie minus 4, a tutaj przenosimy jedynkę i dostajemy, że x nie może być równy 1. Zatem dziedziną w tym przykładzie to będą wszystkie liczby rzeczywiste oprócz czwórki i jedynki. To są moje założenia, moja dziedzina, więc mogę przechodzić do przykładu. Tutaj w tym przykładzie mianownik sobie wyrzucam, przepisuję to, co było u góry. Dostaje coś takiego. Jest trochę inaczej niż do tej pory. Nie mieliśmy takiego przykładu jeszcze. Kiedy takie wyrażenie będzie równe 0? No jest to wielomian trzeciego stopnia. Żadne wzory skróconego mnożenia tutaj przynajmniej na razie nie zadziałają. Tutaj zadziała coś innego. Mamy tutaj trzy kawałki w tym przykładzie. Jeden, drugi i trzeci. I w każdym z tych kawałków jest schowany x. Bo x do potęgi trzeciej to jest x razy x razy x. x do kwadratu to jest x razy x. No a x -a tutaj widać wyraźnie. I tutaj ja mogę sobie tego x zabrać przed nawias. Wtedy w nawiasie tutaj było x do potęgi trzeciej, czyli były trzy takie x, -y, ale ja jednego zabrałem przed nawias, więc zostają mi dwa x, -y zapisane x razy x to jest x do kwadratu. Tutaj z tego kawałka x kwadrat to było x razy x, jednego x zabieram, więc zostaje ósemka i zostaje już tylko 1x, a stąd zabrałem x, więc zostaje mi 16. I to będzie się równało 0. No i już jest trochę lepiej, mam tutaj iloczyn. Iloczyn będzie równy 0 wtedy, gdy ten x będzie się równać 0, lub też gdy ten cały nawias będzie się równać 0. Tutaj to nie ma co liczyć. A tutaj jak sobie popatrzymy, mamy liczbę 16. 16 to jest 4 do kwadratu, i to pachnie od razu wzorem skróconego mnożenia. 16 to jest kwadrat czwórki. I teraz przypominamy sobie ten wzór skróconego mnożenia, to jest kwadrat sumy. I z tego wzoru jest tak, jeśli na początku mam kwadrat, na końcu działania mam kwadrat, to ja to mogę próbować zapisać w nawiasie. W tym nawiasie będzie to, co na początku bez kwadratu, potem znak stąd i na końcu to, co było na końcu, ale bez kwadratu, czyli x plus 4 do nawiasu, a kwadraty się przenoszą za nawias. No i konieczne jest jeszcze sprawdzenie tego środka, czy te 8x pasuje. A to sprawdzamy w ten sposób. x razy 4 mnożę, z tego mnożenia wychodzi mi 4x. I te 4x, jak podwoje, powinno mi dać to 8x. No i tutaj to się zgadza. Podwojone 4x dają 8x, zatem wszystko jest tutaj ok i to się równa 0. A skoro tak, to teraz mam tutaj kwadrat takiego wyrażenia i to ma być równe 0. No to kwadrat możemy sobie tutaj wyrzucić, bo kwadrat będzie równy 0 tylko gdy to, co jest tutaj w środku, będzie równe 0. Czwórkę przenoszę na drugą stronę, wychodzi mi, że x równa się minus 4, a wcześniej miałem, że x równa się 0. Wyszły mi dwa takie wyniki, muszę jeszcze sprawdzić to z dziedziną, a z dziedziny była wyrzucona liczba minus 4 i liczba 1, zatem tutaj to nasze rozwiązanie nie należy do dziedziny i to trzeba odrzucić, a jedynym rozwiązaniem tego przykładu to będzie ten wynik x równa się 0. I to już wszystko w tym odcinku. Ja dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki na kanale Matspot.